A czym dokładnie teraz się zajmujesz i jakie rzeczy, których nauczyłeś się na studiach, przydają Ci się teraz w pracy? Na studiach nauczyłem się od jednego z moich profesorów bardzo krytycznego myślenia, żebym absolutnie nie ufał temu, co się dzieje wokół. To znaczy nie o to chodzi, żebym był nieufny wobec wszystkich, tylko żebym po prostu myślał krytycznie. Żeby nie podążać, nie wiem, za jakimiś popularnymi sądami. To jest oczywiście czasem bardzo trudne, tak? Nie podążać za tym, co myślą wszyscy, co jest popularne, co można wyczytać w gazetach i co właśnie wypada powiedzieć w danym momencie. Wydaje mi się, że tak, że to jest to, że ten jeden profesor potrafił właśnie przekazać nie wiedzę, bo wiedzę jak gdyby można sobie samemu wyczytać z książek i z rzeczywistości, jeżeli wie, jak się ją pozyskiwać. Natomiast on pokazywał sposoby właśnie pozyskiwania tej wiedzy, był krytyczny i uczył myśleć i bardzo inspirował. Jak ty inspirujesz innych? Właśnie, żeby sięgali dalej niż wykucie czegoś na blachę i przeczytanie jakiegoś rozdziału z książki. Staram się też, żeby ich po prostu nie zanudzać, sprowokować do tego, żeby sami myśleli i no, może coś tam wartościowego przy tej okazji się uda zrobić. Co sądzisz o chodzeniu na praktyki, staże, warsztaty w trakcie studiów? Wydaje mi się, że nauka na studiach wyższych w Polsce jest niestety tak ustawiona, że dostarcza tylko i wyłącznie teorii. Jeżeli ktoś chce zdobyć jakieś umiejętności, poszerzyć wiedzę, musi, jest po prostu zmuszony do tego, żeby na jakiekolwiek praktyki poszedł. Ale wydaje mi się, że po prostu no, warto, zwyczajnie warto. Każde studia mają dosyć, tak mi się wydaje, szeroki zakres tego, kim można być po ich skończeniu, więc może warto przetestować już podczas trwania tych studiów, kim chcemy być, albo też bardzo dobrze, jeżeli nam się uda odkryć, kim na pewno nie chcemy być, bo to też jest cenna wiedza i nie marnujemy jej potem brnąc w nie wiadomo co. Także jak najbardziej wydaje mi się, że praktyki, jakieś staże, wolontariaty to jest bardzo dobra rzecz podczas studiów i bardzo dobre uzupełnienie studiów.